Czy wygląda całkiem fajnie w kamerze? Gdyby nie to, że wyglądam na... Chyba to można by tak się kręcić nawet. No co tam? W dzisiejszym odcinku Krzysztofa Gonciarza, sprzątanie mieszkania. Mój stosunek do sprzątania i do szeroko pojętego porządku jest bardzo niejasny. Bo z jednej strony potrafię się skupić na pracy na przykład w ten sposób, że kompletnie nie zauważam bałaganu, ale z drugiej strony lubię idealny porządek, perfekcję i minimalizm. Więc nie wiem tak naprawdę, czy jestem człowiekiem, który lubi porządek, czy nie. Znaczy inaczej, bo lubię, bo każdy lubi, bo nikt ci nie powie, nie lubię jak jest ładnie, nie lubię jak jest porządek. Każdy lubi, tylko niektórym nie przeszkadza jak jest bałagan. I mnie nie przeszkadza bałagan. Chyba, że sprzątam. Ostatnio sprzątałem 2 miesiące temu, ta szafka była prawie pusta wtedy. Ach. Co my tu mamy? To jest moja rezerwowa kamera, ukryta tutaj, żeby jak wszystko inne zawiedzie, żeby była naładowana z kartą pamięci, żeby można było coś awaryjnie nakręcić. Tylko z telefonu to wyrzucę. No i są ciekawe rzeczy. Rękawiczki, które kupiłem do Lasu Samobójców. Klej. Bardzo ciekawy klej, szkła kontaktowe na wszelki wypadek, latarki, to jest światełko na głowę, notatniki, jakieś gry, które podostawałem, płyty, obiektyw, którego już za bardzo nie używam, bo mam lepsze, drona takiego treningowego, Nintendo, kamerkę 360. Patrzcie, co tutaj mam w ogóle. Cześć, to dawny Krzysztof. Jeszcze ten fajny, zanim się sprzedałem. Zabijcie mnie. To jest po prostu najgorsze. Fajnie się kupuje sprzęty elektroniczne. Gorzej jest, że z każdym sprzętem elektronicznym przychodzi ładowarka i 5 kabli. Potem robi się z tego mordor, jak się nie organizuje tych rzeczy na bieżąco. Wy tu widzicie lampki choinkowe, ja w tym widzę fajną dekorację / źródło światła. Nie umiem tego używać kompletnie. Ja tam czyszczę kompa sposobem na babcie. Pokażę wam jedną z tajemnic tego mieszkania. Pierwsze odcinki Zapytaj Beczkę, potem jak mieszkałem już w Japonii, były nagrywane tutaj, w tym pokoju. I tu miałem, tutaj było tło w tym miejscu, takie małe studyjko miałem. I używałem takich żarówek, które się strasznie nagrzewały. Patrzcie, co zrobiła ta żarówka jednego dnia. Jeszcze tego nie wymieniłem, będę musiał za to zapłacić oczywiście właścicielom mieszkania. Zjarana, w ogóle zjarana rama, okna, popękane szyby od gorąca. To jest cena Zapytaj Beczkę. Dobra, no jakoś trochę lepiej to wszystko wygląda. Jeszcze sobie kurze powycieram z konkretnych obiektów i mój pokój będzie ok. Często się widuje w internecie takie komentarze. O, nie rozumiem, o co chodzi z tymi vlogami, dlaczego ludzie to oglądają. A potem sobie myślisz, że oglądasz, jak ktoś sobie wyciera biurko z kurzą. Ja nagrywam, jak wycieram biurko z kurzu i myślę sobie, fajny content dzisiaj będę miał, ten odcinek jest ciekawy. Ja czuję, że on jest ciekawy. Czuję, że mamy teraz taką więź intymną, że widzicie, jak sobie, ja sobie wycieram biurko z kurzu i to jest prawda, to jest prawdziwe, to jest piękne. No co tam? Także następnym razem, jak ktoś ci powie, ja nie rozumiem, o co chodzi w tych vlogach, to wyślij mu ten odcinek. Założę się na 100%, że nie strzai w ogóle, o cholerę ci chodzi. I dobrze, to jest nasz teraz sekret. Naszym sekretem jest, dlaczego ten moment jest specjalny i dlaczego to jest ważne, że ja sobie po prostu wycieram kurze, a ty to oglądasz. To jest sedno, o co w
tym chodzi. W tym poszukiwaniu autentyczności. To jest piękne. Także udało się posprzątać pokój. Jest tutaj całkiem nawet czysto. Na tyle, na ile sam jestem w stanie. Ale dzisiejsze moje wyzwanie to jest umycie kuchni. Tutaj już tak łatwo nie będzie, bo jest duży bałagan i dużo rzeczy trzeba poskładać. Jedna rzecz a propos sprzątania, której nie rozumiem, to jest, że niektórzy ludzie tak mają, że nie są w stanie pracować, jeśli jest nieposprzątane. Ja potrafię się w 100% odciąć od świata zewnętrznego, jeśli muszę coś zrobić, jeśli muszę pracować, więc dla mnie to jest obce uczucie. Nie rozumiem. Zawsze mi się wydaje, że jak ktoś tak ma, to znaczy, że jakoś, nie wiem, nie lubi tego, co robi dostatecznie dużo, no ale czasem trzeba robić rzeczy, których się nie lubi. Też nie ma co przesadzać. Natomiast porządek nigdy nie jest dla mnie konieczny. Lubię go, ale nie jest niezbędny i nie jest przeszkodą. Bałagan nie jest przeszkodą. Czasem jest, organizacyjnie, bo dłużej zajmuje znalezienie rzeczy, ale no i estetycznie. Porządek jest ładniejszy niż bałagan. To jest najbardziej wkurwiające. 2 godziny roboty i nie widać żadnej różnicy. Chciałbym też przy tym dodać, że moja ulubiona technika sprzątania to wyrzucanie rzeczy. Kompletnie nie mam skrupułów i wyrzutów sumienia, żeby wyrzucać rzeczy. Oczywiście rzeczy, które nie mogą się nadać gdzieś indziej, ale... Znaczy nie chcę też zabrzmieć, że jakoś jestem... Po angielsku się mówi wasteful, marnotrawny. Że marnotrawię. Marnotrawny? No co tam? No nie marnuję rzeczy, ale lubię wyrzucać rzeczy, bo mamy w swoich życiach mamy tyle rzeczy niepotrzebnych, które tylko się przekłada z kąta w kąt. Nie wiadomo po co, bo się przywiązuje do nich albo wartość sentymentalną, albo że nie wiadomo, może się przyda, albo ten. Trzeba po prostu wywalać rzeczy na śmietnik. Myju, kompu. To ja też powycieram. You talking to me? Mam dość sprzątania na najbliższych parę miesięcy. Teraz czas coś zjeść. Tu mam w ogóle siebie. Nie, zajebiście. Zrobienie kawy w ten sposób z tym filmowaniem zajęło mi tylko 40 minut. Who is it? It's Lauren. Film The Watchman. Nie widziałem go od tylu lat i się nie zestarzał. Bałem się oglądać, bo bałem się, że będzie kijowy. Że jakiś tak za naiwny byłem, jak to widziałem pierwszy raz. Jest zajebisty coś. Jak nie widzieliście, no naprawdę super. Chyba mój ulubiony film o superbohaterach. They claim their labors are to build a heaven. Generalnie jak chodzi o filmy Zacka Snydera, bo to jest film Zacka Snydera, to ja się w 100% zgadzam z autorem kanału Nerdwriter.
że Snyder te filmy robi tak, że nie ma w nich scen, tylko są takie strasznie na siłę wbijane widzowi momenty, takie kultowe momenty, przy których masz tylko patrzeć w ekran i myśleć sobie, ło, ale kultowy moment. I to jest takie trochę wulgarne i niesubtelne. Natomiast w przypadku Watchmenów, gdzie materiał źródłowy jest bardzo dobry, komiks Alana Moore'a, to jakoś działa po prostu. Bardzo lubię ten film. Te późniejsze, znaczy różne filmy Zacka Snydera tak średnio mi pasują, ale ten jeden jest zajebisty. Także no, tak się właśnie sprząta mieszkanie. Mam nadzieję, że czegoś się dzisiaj nauczyliśmy. W sumie przyjemnie jest, jak się posprząta. No co tam?